Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina. Znowu parę zrobiłem ustawień w grafice, ustawiłem teraz w pełnym oknie, bo miałem w niepełnym oknie grałem. No i zauważyłem wzrost klatek, no i dobrze. Dobra, więc skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy zadanie dla tego kowala, któremu spalili chałupę. No i niestety go, tego winnego podpalacza przeze mnie powiesili. Trochę mi szkoda go. Ale takie są już czasy. My jesteśmy dokładnie w jakim miejscu? Jeżeli bym patrzał na mapę, teraz patrzę na mapę, szukam tej takiej wyspy pośrodku na mapie i chyba jesteśmy. Tu jest pola na wieś, to będzie... Nie mam pojęcia. Czekajcie, 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 zaraz to znajdę na mapie. Nie znajdę. Ta mapa jest za duża, żebym wiedział tak po prostu z tego, gdzie ja jestem dokładnie. A dalej nie można od tego? Nie można. O! Tam jest ten bastion. I tu są te ciekawe miejsca, te nieodkryte miejsce. Jest dosyć blisko, więc ja tam sobie teraz pójdę. O! Była mapa świata. Jestem... Tu, biały sad, to jest... Novigrad jest tutaj, szarogłazy są niżej. Aha, ja jestem tu. O Boże, to mapa jest gigantyczna. Wyspy tu są. Dobra, to ja wiem, gdzie jestem dokładnie. Super. I pójdziemy do tego naszego miejsca. Ciekawego. Zapiszmy grę oczywiście. Pozbierajmy sobie rzeczy. Jest jakieś miejsce... nie, chyba nie ma sposobu na szybkie zbieranie w trakcie chodzenia. Mam nadzieję, że umiem... Czekaj, na drugim mam miecz srebrny, na pierwszym mam miecz żelazny na ludzi, dobra. Więc przejdziemy się do lasu. Jest tu zwierzyna. A tak na mój ulubiony znak, jak grałem w dwójkę, to był Ard. Tak samo Queen, to moje dwie ten... Dwa ulubione znaki, więc zamierzam ich używać. Więc tu mamy jakieś miejsce. No dobra, czy to są ścierwojady? Znaczy nie ścierwojady, tylko utopce. No chodź. Ała. Ała. Au, au, au. Nie dobrze, czas zacząć robić uniki. Dobra. Trzeba być bardziej ostrożny, bo ja zapominam, że ja gram na trudnym poziomie trudności. Dobra. Został jeszcze jeden i mam strasznie mało wytrzymałości. Muszę być ostrożny. O, nie widzi mnie, dobra. Dobra, dobra, dobra. Wow, flaki wyleciały. Więc ja wykorzystam tą sytuację i zapomedytuję sobie, żeby trochę... aby... Aha. Trochę... odzyskać życie. Dobra. No... odzyskałem naprawdę dużo życia. Zobaczmy gdzieś ma... czy gdzieś tu mamy kolesia? Jest, 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 jest. No chodź. O, schował się, fuck. No chodź. Już kocham ten znak. Ard. O, o. Nie mogę używać znaków, bo zaraz po jednym... Uff! Udało się! Ja pierdziele! Widzicie, ile mi życia zostało? To jest naprawdę... Jak cię żarło? R. Regeneracja życia, dobra.
weźmy, pozbierajmy rzeczy. To jest wyżej od normalnego poziomu trudności, nie? Ja wybrałem chyba ten powyżej normalnego. Wszystko tu mamy, dobra. Więc mamy tu skaz rzeczy, proszek alchemików. Ogólnie tu mamy jakiegoś trupa, stara kozia skóra, roztwór rdęciowy. Okej, coś tu jeszcze jest, więcej chleba. Skrzynia. O! Zbroja! Kawałek drewna, schematy, wydarta strona. Odwalę sobie, weź wszystko. Udaj się ze schematem do odpowiedniego rzemieślnika, by zlecić wykonywanie przedmiotu. Wykonanie przedmiotu. Jeszcze coś tu jest? Ostrze! Ruda srebra, super. Co to jest? Skrzynia, beczka? Nie, nic nie mogę z tym zrobić. To są chyba wybuchające beczki, aż muszę sprawdzić to. No dobra. Ignij, proszę. Albo lepiej nie sprawdzę. Weźmy, sprawdźmy ekwipunek. Mamy tutaj ekwipunek nasz kochany. Tutaj znajdują się przedmioty, tutaj, które posiadasz. Aha. Cechy postaci. Aha, dobra. Więc mamy tu broń stalową i srebrną, a my zdobyliśmy ostrze brygady. To jest broń stalowa. Obrażenia większe ma. Plus szansa na trafienie krytyczne, ale to ma przebicie pancerza, to jest tak naprawdę lepsze. Nie wiem, co oznacza ten młotek. Może to być broń zniszczona, albo nie ona ostrzona. Nie wiem. 46 obrażeń od atuków mieczem stalowym. Teraz mamy 40. No dobra. Pancerz! Lekka zbroja. Mamy aktualnie wzmocniony zwykły przedmiot pancerz. Skarm Warren. Obrażenia, odporność, odporność, odporność. Na co to nie ma odporności? Shift. Przytrzymanie, porównanie. Dobra, to my mamy tak. Odporność na obrażenia cięte. Cięte 15%, obuchowe 10. Obrażeń na potwory nie ma. No dobra, już niech będzie. No i rzeczy. Licho ze studni. Ciekawe, gdzie jest ta studnia. No to chyba wszystko tutaj. Weźmy sobie, pomedytujmy troszeczkę. Ale mi to nie regeneruje życia. Czyli ja gram na przedostatnim poziomie trudności. Dobrze wiedzieć. Będę miał dosyć trudno. No dobra. Mikstury życia by się przydały. Coś my tu mamy jeszcze? Strzeżony skarb tu jest. Ale ja już ten skarb otworzyłem, no to. Ale nadal pokazuję go. Może czegoś nie wziąłem? Nie, wszystko jest. Tam mamy więcej tych potworów. O, zając. Zajączek. Zajączek! Chodź tu, chcę zobaczyć, jak się gotujecie. No. Zajączek. A, klucz skóra. Dobra, może być. Przepraszam, że go zabiłem. To było tylko. To było w celach naukowych. Chciałem sprawdzić, co z niego się wyciągnie. Już więcej nie będę robił. Chyba, że będę bardzo, bardzo potrzebował żarcie. Weźmy, przywołajmy konia. Koniku, chodź tu. Chodź do mamusi, chodź. Koniek tu potrafi iść. No dalej, koniku. Cesarz nas podprowadzi prosto na nowi. Płotka! Dobra, kolejne zadanie, jakie my tu mamy. Lub rzecz. Boże, jakie tu. Tu mamy zadanie główne. Nas to nie obchodzi. Zaginiony w akcji. Znajdź Dune. Wilton, okazało się. Znajdź...
Aha. Licho przy studni. Chcę to zrobić. Sugerowany drugi poziom. Ale co tam? Ja to zrobię. Może. Jedź, płotka! No jedź, płotka. Nie skacz. Aha. No to jedź. To tutaj. Tu gdzieś tutaj. Ciekawe, czy muszę wejść do środka, czy co? Oczywiście zbieramy, potem będę robił mikstury życia. Lecznicze mikstury. Dobra. Czyli to tu jest to zadanie. Idziemy pogadać z tym kolesiem od zlecenia. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. O. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. To zadanie dla mnie. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie. Dobra. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Targowanie się. Aby wytargować lepszą zapłatę, wybierz kwotę używając i zatwierdź wybór lewym. Jeśli twoja propozycja będzie do zaakceptowania, dobierz jak zacznie się nie. Aha, dobra. Stawka 20. Stawka dodatkowa. 25. Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. 23. Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. 22. No i dogadaliśmy się. No. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. To ubierzemy zbroję Wiedźmina, bo ona ma odporność na potwory. Na pewno będzie lepsza do tego. Obrażenia zadawane przez potwory i odżywiało w 10%. No to jest na pewno lepsze. Książki dwoje. Wybierz, które chcesz przeczytać. Aha. Wychronienie się czyta, dobra. To później. Od teraz może, który w trakcie gry ktoś przeszedł. Aby kto wejść drugi. Aha, dobra. Spacja. Aliks puszczyk. Eliksir. Aha. Aha. Rozumiem. Rzemiosło, przedmioty fabularne i pozostałe. Co to jest? Kieszenie. Aha, eliksir jedzenie tu jest. Regeneruje żywotność. Petardy, kieszenie. Mogę to ubrać tu? Nie, ale mogę to wziąć tu. Proszę bardzo. No. To jest pod F. Super. Dobra, to idziemy zabić tego ducha, który jest gdzieś daleko. No, trochę jest daleko. Daleko konia weźmiemy. Koniku, chodź tu. Do mnie. Może.
Ja go wołam, a on nie przychodzi. Świerszcze? Ty się jeszcze połykasz? Jedź, Putka! No dalej, jedź. Do studni, proszę. A studnia jest gdzieś tutaj. Zapiszmy grę. Gdzieś tutaj mamy studnię. O, to będzie na pewno tutaj. Opuszczona wioska. No dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Oto i osławiona studnia. Dziwne. Pod duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Pewnie w nocy. Mamy czas, żeby tutaj pozbierać rzeczy. Znajdź ducha, który straszy przy studni. Na chwilę to znajdziemy. No, wejdź tu. Jak na razie spokój jest. To schowam miecz. Czy są to jakieś rzeczy do wyzbierania? O, jest pełno. Lalka, owcza skóra, fiolka, talerz. Opyli się. Te wszystkie rzeczy się opyli, więc warto zbierać. Zawsze jakieś grosze wpadną. Czy jest coś jeszcze do tego? Tam jest. Tutaj mamy. Ogólnie dużo tego jest tu. Super. Tu nic, tu nic. O, tu jest. Patrzcie, czyste srebro. Esencja żywiołu. Nie wiem do końca jeszcze do czego to się używa. Coś tu jest. Pożółkły pamiętnik. Dziennik może się okazać pomocny. No zobaczmy ten dziennik, bo tam może pisać o której porze, coś ważnego może tam być. Stało się! Volker złożył skargę... szukam jak czegoś ciekawego, bo nie będę czytał wszystkiego. Nic tu nie ma o tym. Co się stało? Dobra, niestety gra mi się skraszowała, całkowicie się zacięła, więc dobrze robić szybkie zapisy, jak widzicie, bo muszę teraz powtórzyć ten mały etap, kiedy tutaj muszę poszukać studni, wszystko pozbierać rzeczy, o jakiejś konkretnej porze. Dobra, skończył gadać. Wszystkie rzeczy pozbierać i tak dalej, więc ja zrobię po prostu cięcie tutaj, bo nie muszę, nie ma sensu, żebym zbierał dwa razy to samo. Dobra, więc wyzbierałem już wszystko, co wyzbierałem wcześniej. Jeszcze mamy tutaj inne rzeczy, ale ogólnie to chyba wyzbierałem wszystko. Więc zapiszmy grę. Szybki zapis. No i poczekamy sobie, pomedytujemy tutaj gdzieś na uboczu. Czemu się pokazało? Coś tu jest? Nie, pusto. Ale coś cały czas słyszę. No nic. Nic tu nie ma? Takie dziwne... Słyszycie? Co drzewa robią? Dziwne. Dobra, więc... Weźmy, pomedytujmy. Przez czas do jakiejś godziny... nocnej. Do godziny 12.00. Dobra. I zobaczmy, czy teraz ducha znajdziemy. Halo, duchu? W ogóle wiatr się zerwał i w ogóle... O! Pogoda piękna.
O, czekaj, coś tu jest. Trawa dookoła studni jest wypalona. Ale trochę strasznie tu jest. O, czekaj, tu coś jest? Nie. Ty, a tutaj są jeszcze rzeczy do zbierania, ja ich nie widziałem. Dalej, zbieraj. No dobra. Jest studnia. Co to jest? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Południca. Przeczytaj wpis o południcy bestiariuszu. A bestiariusz był gdzie? M. Zadania, postać, medytacja, bestiariusz. Upiory. Południca. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Bla, bla, bla. Przed odejściem ze światy powstrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu, dlatego znalazłszy w szczernym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić. Tylko czym prędzej się oddalić? Aha, ja mam dziennik jakiś, nie wiem czy to ma znaczenie. Wrażliwe jest na jeden znak, olej przeciw upiorom oraz na księżycowy pył. Okej, dobrze. Coś musi wiązać południce z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie ze światy. No właśnie, może to jest ten dziennik. Dziennik, który znalazłem po opuszczonej chacie. To może być klucz do tej historii. Przeczytaj dziennik. Dobra, zapisałem grę. O, jest! Nigdy jej nie zdejmę. Zawsze będziemy przypominać o Volkerze. O tym, jacy tego dnia byliśmy szczęśliwi. Czyli chodzi o Bransoletę. Dobra. Musimy znaleźć bransoletę gdzieś. Ta bransoleta to może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Szukamy bransolety. Jest tu bransoleta? Bransoleta tu, bransoleta tam. Tutaj? O, tu coś jest. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Gdzie? Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. No dobra, szukamy. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Gdzieś tu mamy ślad, o jest. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiałe. A lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. I to będzie ta dziewczyna. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża?
Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Okej, schodzimy do studni, zapisałem grę. Coś mogę z tym zrobić jeszcze? Szeroka miednica nie. Ma... Dobra, to już wiemy. Trzeba będzie spalić to ciało. Trzeba Dobra, więc zeskakujemy w dół. Zajrzę sobie, że... Dobra, uwaga, skaczemy! Co coś tu mamy? O. Jest! Bransoleta i jeszcze jakaś rzecz. Jest coś jeszcze? Nie. Wypływamy. Teraz jak się stąd wydostanę? Na pewno nie tamtą drogą, co przyszedłem. Tu nie wejdę. A tu są grzybki, dlatego chcę je wziąć. No, chodź. Wow. Spodniki zawsze dobre, tam widzę przejście do góry. Dobra, to idziemy, zobaczymy co my tu spotkamy. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota. Ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Dobra, bierzemy miecz do ręki. Najlepiej srebrny. Bo wątpię, żeby tutaj jacyś ludzie byli. Tutaj coś jest. Markujemy. A to co? Świeci się. Jakie fajne. Złoto. Chyba złoto. Znajdź ducha, który straszy w studni. Wolałby mnie, ale jak muszę... Jest tu powietrze? Jest. Do góry. Nie ma nic. O, czekaj, tu jest skrzynia? Na dole? Ja, coś to jest. Coś jest. Jakieś rzeczy podniosłem. Dobrze idę? A ja się wracam, ale... Ten to musi mieć ciężko, taki ciężar, kurde, z takim ciężarem pływać. Dwa miecze, zbroja. To musi być naprawdę ciężkie. Ten duch był słaby na jeden, nie? Znak. Przygotuj się do walki z południcą i wróć do studni. No dobra. Teraz się przygotujemy. Więc przygotujemy się... Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. A czy ja mam coś takiego w ogóle? Zobaczmy, butelka wody, to tam nie jest za bardzo ważna, chemia, rzemiosło, przedmioty fabularne pozostałe. Do użytku nie mamy nic. Mamy jedzenie. Żywotność regeneruje. A tu mamy tylko puszczyk, który zwiększa regenerację wytrzymałości, a tak to nie mamy nic. A gdzie jest alchemia? Tu jest alchemia. Możemy tu stworzyć alkahest, ale brakuje nam składników, a dokładnie wiśniówka na spirytusie. Czy mamy w ogóle olej przeciw upiorom? Brakuje składników. Czego? Arenaria. Nie mamy tego. No nic, musimy bez tego jakoś sobie dać radę. Spróbuję. Zapisałem grę, jeżeli coś to
po prostu powtórzę i tyle. No. Panie upiór? Panie upiór. Nie ma upiora. I bransoleta. Igni. No i się zaczyna. No dobra, rozumiem, że to będzie dosyć trudne. Cholera. O, zadziałało. Jo, pierdziele. Znaczy, to na co ona była słaba? To było Jerden. No nie widzę, żeby to zadziałało. Jerden, no działaj. Wow. Na którym się... O, nie chowaj tego. Wyciągnij tą broń. Na którym się zaznaczało? Wow. Gdzie jest? Cholera! Podwójnie? Potrójnie! Jeszcze lepiej. No chodź tu. Mocne ataki są bardzo dobre. Trzy razy atakujemy i zwracamy się. Odwracamy się. Jerden. Dawaj. Jerden. Jerden. Dobra. Teraz. No nie. No nie. Znowu. Na którym się zaznaczało przeciwnika, zapomniałem. Cholera. A przydałoby mi się to teraz. Cholera, Jerden! I atakujemy. Ona jest bardzo słaba na Jerden. W sensie w obszarze Jerdenu ona jest, robi się taka nieprzezroczysta i wtedy jest bardzo, bardzo, no, boli ją bardzo wtedy, jeżeli chodzi o to. I wtedy jest dobrze atakować. O! Gdzie mam wytrzymałość w ogóle, bo nie widzę za bardzo. Użyjmy mikstury, chociaż nie wiem, czy to mi coś da. Jerden! Nie mam za bardzo jak teraz użyć Jerden. Jerden! I atakujemy. Dobra. I atakujemy. I uciekamy. I Jerden. I dawaj, chodź tu. Walniemy szybki, mocny atak. I gotowe. Dobra, już powoli zaczynam przyzwyczajać do walki. Mamy dużo rzeczy. Trofeum południcy. Nice. No i załatwione. Jak po Wiedźmińsku. Tylko jak się zaznaczało ten cel? Nie pamiętam. Cholera, zapomniałem. A przydałoby się to na walkach takich. Odeszło na zawsze. Dobra. Czas wrócić. Dalej, płotka, dalej! I oddać zadanie. Podoba mi się gra. Naprawdę. Jest ona... mega. Dobra. Mamy kolesia. Twoje zadanie zostało ukończone. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to po bojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker,
Mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was śluby i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Dziękuję. Zachowaj te pieniądze, córki. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. Przydaje się być dobrym. Dostałem ametyst od kolesia. Na pewno lepiej mieć ametyst niż 20 monet. Według mnie. A zresztą ja jestem dobrym człowiekiem. Też zamierzam dobrze, jako dobry, grać. Może jak będę kiedyś zły, to będę zły. Ale pozbierajmy rzeczy. Skok. Z pola i to zrobiłem kolejne zadanie. Fajnie. Czas się chyba zabrać na kolejne zadanie, ale pozbierajmy tu trochę rzeczy. I też bym chciał jakieś elixir zrobić. Ale pewnie nie mam z tych surowców na nic. Zbieram je to jak naj... O! Są te rzeczy do właśnie mikstury. Ale ładny zachód słońca. Nie, to jest wschód słońca. Bo przecież walczyłem w nocy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Alchemia. Tu brakuje mi... O! Olej przeciw upiorom. Mogę stworzyć i zrobię jeden, żeby go mieć. Po prostu, jeżeli będę potrzebował, to po prostu sobie go użyję. A przydałoby się też uleczyć. Dobra. Czas się zabrać za jakieś zadanie. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, to my mamy tutaj zaginiony w akcji. Możemy to zrobić. Musimy iść 500 metrów tam. Trochę daleko. Dlatego konia zawołamy, który idzie tam. No chodź, koniku. I jedziemy. Postaram się zdążyć zrobić kolejne zadanie. Czekaj, tutaj pokazuję. Dobrze, dobrze. To będzie gdzieś tutaj za tym. Okej. A już blisko, w miarę. O, podoba mi się ten świat, podoba się. Tu jest las. A tu jest jakaś chatka. Co to jest? To jest pozostałość po murze. Coś tu jest w ogóle? Zwolnij, płotko. Dalej. No już, już. Tam są wilki? Zapiszmy grę. Przypatrzmy się, co tam jest. Wilki chyba. Srebrny miecz, znaczy zwykły miecz. No. O, grzywy są. Tak, tam są wilki. Zostaw mnie w spokoju. Nic tam nie zrobiły. Chowajmy miecz. Idziemy. Pójdziemy na skróty. O. Wow. Powoli. Dobra.
O, wróciliśmy się tutaj. Szukamy pana później, jak już będzie bezpiecznie. Stop. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Jaki fajny piesio. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed bólami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę mu. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra. To zadanie ukończymy w następnym odcinku, ponieważ czas nagli, a ja nie chcę robić odcinków długich, tylko takie... O, patrzcie, tam jest znak zapytania. Dokładnie tutaj. Tu też pójdziemy w następnym odcinku, na początku następnego. Tak samo tutaj jest blisko, więc możemy tam pójść. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. Łapkujcie, jeżeli się podobało. I do zobaczenia, na razie, pa pa!